Cześć, znajdujemy się w klubie Studio, gdzie już za moment rozpocznie się finał czwartej edycji Kopalni Talentów AGH. Jest to nasze uczelniane talent show, w którym każdy ze studentów może zaprezentować swoje zdolności i zostać największym talentem roku AGH. Ja jestem bardzo ciekawa tych występów. Z pewnych źródeł wiem, że są na mega wysokim poziomie, także nie przeciągam już dłużej, wybieram się na scenę i zobaczę, co tam się dzieje. Jest z nami Ania i Michał, organizatorzy tegorocznej Kopalni Talentów AGH. Powiedzcie nam, czy to wy jesteście odpowiedzialni za ten finał? Za ten finał akurat tak. No my tutaj sprawujemy tą główną pieczę, no ale cały team tutaj wkładał duży... No jakby oni tutaj głównie działali, my tylko pilnowaliśmy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Czyli jesteście nadzorem? Tak, w pewien sposób po prostu koordynujemy zadania, rozdzielamy zadania, wyciągamy wnioski z tego, co robimy oraz po prostu spinamy wszystko w całość, ale tak naprawdę nic by się nie udało bez członków całego zespołu. Tomku, opowiedz mi, czym się zajmujesz, co nam zaprezentujesz? Zajmuję się jojem, macham już sobie 7 lat, no i dzisiaj przyszedłem tutaj troszkę poczarować. To jest mój drugi występ, w tamtej edycji również byłem. Niestety nie udało mi się wygrać, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze dla mnie jest właśnie zrobienie fajnego show, pokazaniem ludziom mojej pasji. Jest ze mną Dawid, kolejny uczestnik Kopalni Talentów, a dokładnie finalista. Powiedz mi, co zaprezentujesz dzisiaj na scenie? No, zaprezentuję beatbox, podobnie jak jeden z innych uczestników. Jak byłem mały, to zobaczyłem taki filmik na YouTubie, który mi bardzo zaimponował, ale tak naprawdę ćwiczyć tak poważnie zacząłem od 3 lat. I powiedz mi jeszcze, jak łączysz pasję ze studiami? Tak naprawdę nie mam jakichś zasad, że ćwiczę tu i teraz, tylko po prostu ćwiczę wtedy, po prostu beatboxuję wtedy, kiedy mam na to ochotę. Traktuję to luźno. Natalia, powiedz mi, kim jesteś? Co tutaj robisz na tegorocznej edycji? Wystąpię dzisiaj jako gość specjalny, a jestem zwyciężczynią poprzedniej edycji Kopalni Talentów. I powiedz mi, kto cię namówił do wzięcia udziału w zeszłym roku w Kopalni Talentów AGH? Namówili mnie właściwie znajomi. Nie byłam przekonana, żeby wystąpić, ale jednak się dałam. Myślę, że nie ma czego się wstydzić i tu jest bardzo przyjaźnie i naprawdę wspaniałe doświadczenie, także trzeba tylko się zgłosić. Jest z nami Izabela. Iza, powiedz mi, czym będziesz się zajmować dzisiaj na scenie? Ja zaprezentuję układ akrobatyczny. Czyli jesteś akrobatką, tancerką, tak? Dobrze to określiłam? Akrobatką, tak. Trenowałam akrobatykę przez 7 lat. Teraz trenuję aerobik sportowy, więc to tak... 2 razy do 3 w tygodniu, a jak które mam akrobatkę, to 4 razy w tygodniu, po 2 godziny. Jak łączysz to ze studiami? No ciężko jest, ale przez to, że jak sobie ćwiczę, to jestem bardziej zorganizowana i to pomaga w sumie w organizacji. Powiedz mi, Kuba, co będziesz robił dzisiaj na scenie? Będę rapował. O, to nietypowo, jesteś chyba jedynym raperem w finale. Tak, zgadza się. Powiedz mi, długo już się zajmujesz rapem? Raczej nie. To znaczy ile? To tak... Parę lat, coś takiego. Takie 3-4 lata, coś takiego. Szymon, co cię tu sprowadza? No co mnie sprowadza? Przede wszystkim sprowadza mnie to, żeby wystąpić tutaj, dobrze się bawić i dać innym po prostu satysfakcję z występu, który będę prezentował. A co zaprezentujesz? Ja będę beatboxował. Jak miałem 15 lat, to po prostu patrzyłem na różne filmiki w internecie i zobaczyłem właśnie filmik beatboxowy i jak zobaczyłem, co można człowiek tak naprawdę robić, to stwierdziłem, ja też to muszę. No i do dnia dzisiejszego po prostu beatboxuję. Czyli ile to już będzie lat? 7, dokładnie 7 lat. Natalia i Paweł, jesteście ze mną, powiedzcie mi, co robicie dzisiaj, co zaprezentujecie? Będziemy wykonywać piękną piosenkę w duecie. Oboje śpiewacie, czy ktoś tutaj gra na czymś? Oboje śpiewamy. Pomysł na występ w Kopalni Talentów wziął się z karaoke przy klubie Studio, gdzie w przypływie emocji właśnie sobie stwierdziliśmy, że wyjdziemy sobie na scenę. No i tak na scenie fajnie nam się śpiewało, że stwierdziliśmy, że w sumie czemu nie wystąpić w kopalni. Zaprezentuję piosenkę Jesteś lekiem na całe zło, Krystyny Prońko. Nieco innej aranżacji, z dodatkiem fletu powszechnego na początku. I powiedz mi, jak długo trwa twoja pasja, jak długo śpiewasz? W zasadzie od dziecka, począwszy od przeglądów po prostu jakichś tam gminnych, po większe festiwale i tak się to ciągnie. Powiedz mi, Olu, co będziesz dzisiaj prezentować na scenie? Dzisiaj utwór Anyone, Demi Lovato. Czyli śpiewasz ogólnie? Śpiewam, tak. A powiedz mi, jak długo to robisz? Właściwie no to od dziecka coś tam się bawiłam z jakimiś domowymi przedstawieniami i tak dalej, ale... Od dziecka po prostu, tak. A powiedz mi, skąd się wziął pomysł, żeby wziąć udział w Kopalni Talentów? Właściwie to któryś ze znajomych mi powiedział, że jest coś takiego na AGH-u i stwierdziłam, że skoro dawno nigdzie nie śpiewałam, bo tak naprawdę no nie ma takich okazji jakoś super dużo, to
że chętnie się pokażę. Jest z nami rektor. Jak się panu podobały występy? Wspaniale. Jestem pod wrażeniem wszystkich uczestników, wszystkich 11 dzisiejszych uczestników Kopalni Talentów. Reguła konkursu wymaga tego, że muszą być zwycięzcy i muszą być ci, którzy nie wygrali w dniu dzisiejszym, ale chciałem powiedzieć, że wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko i mogą być z siebie dumni. Pierwsze miejsce tegorocznej edycji Kopalni Talentów, na który mamy rok 2022, zostało przyznane pani Karolinie Plachowej. Jestem niesamowicie w szoku, że zdobyłam tak bardzo ważną nagrodę. Bardzo się cieszę i naprawdę no jest mi niezmiernie miło. Obecnie nagrywamy płytę z moim zespołem, no i będę na pewno dalej się kształcić też w karierze solowej. Na pewno ta wygrana mi dała kopa, także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Kochani, finał czwartej edycji Kopalni Talentów AGH właśnie dobiegł końca. Znamy już zwycięzców, serdecznie im gratulujemy wygranej, ale gratulujemy też pozostałym finalistom, bo naprawdę występy były na mega wysokim poziomie, wszystkim się podobały, o czym świadczy reakcja publiczności. Zapraszamy Was bardzo gorąco na przyszłoroczną edycję. Jestem pewna, że jest jeszcze wiele talentów na naszej uczelni do odkrycia. Dla Radia 1.7 Karolina Podgórnia.